Aleksander Majewski, kłaniamy się po krótkiej przerwie w drugiej odsłonie magazynu Gorące Pytania Telewizji w Polsce.pl, a rozmawiamy dzisiaj o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. W co gra opozycja w sprawie Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Na to oraz inne pytania odpowiedzi szukają państwa i moi goście: Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, Marek Pyza, tygodnik sieci Portal w Polityce.pl i Wojciech Biedroń, także Portal w Polityce.pl, tygodnik sieci, również telewizja w Polsce.pl. Spotykamy się w powiększonym składzie. No jeżeli jest totalna opozycja, to musi być z totalnym komentarzem Wojciech Biedroń. W co gra opozycja? Wydawałoby się, że partia, która wywodzi się z tego pnia postsolidarnościowego, no raczej nie powinna mieć problemów z taką instytucją jak CBA, tym bardziej, że jak przypomniał Marek w poprzedniej odsłonie, to głosami również Platformy Obywatelskiej taka instytucja powstała, była utrzymywana, jest utrzymywana. O co chodzi? Dlaczego teraz nagle Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszkadza Platformie? A to dobrze, że powiedziałeś o tej postsolidarnościowej opozycji, bo przecież nikt inny, tylko Józef Pinior, a był taką legendą, można powiedzieć. No, ciągle mam nadzieję, że po części jest tą legendą opozycji, która, no, jak rozumiem, skręciła jednak na pewne boczne tory. I oprócz 80 słynnych milionów filmowych, prawdopodobnie wiele na to wskazuje, że jeszcze dołożył trochę, jeśli chodzi o łapówki. Natomiast nie, no, zupełnie poważnie, oni po prostu nie darują. No, to jest dzisiaj przykład próby politycznej zemsty na służbie, która ściga wszystkich. To ciekawe, że ta sprawa tego opowieści pana Bondaryka, pana Schetyny i innych, to się tak zbiegło z takim momentem, jak Bartłomiej M. wyszedł z aresztu. To ciekawa postać, bo przecież niezwykle mocno związana z obozem władzy. I to dzięki między innymi oczywiście działaniom Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Bardzo istotna osoba niegdyś właśnie w Ministerstwie Obrony Narodowej właśnie do tego aresztu trafiła. Tych spraw, te sprawy zresztą można mnożyć. Jest przede wszystkim też chociażby sprawa Gawłowskiego. Człowiek mówi się numer dwa w Platformie Obywatelskiej, a którego to właśnie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaczęli, no, że tak powiem, rozpracowywać jeszcze w czasach przecież Pawła Wojtunika. Inną kwestią jest, że tak strasznie pan Paweł Wojtunik przestraszył się tego, co ustalili jego właśnie ludzie, a że się w pewnym momencie z pewnych decyzji i pewnych działań wycofał, no to już jakby opowieść inna. Dla mnie to jest polityczna zemsta, a próba też takiego zdyskredytowania. Te opowieści, które słuchałem panów w pierwszej części, gdzie tam były jakieś opowieści, że 60% spraw korupcyjnych rozwiązuje policja. Tak, tylko trzeba sprawdzić jakie. A to jakiś inspektorzyna w terenie wziął parę złotych, a to jakieś były nieprawidłowości, drobne rzeczy. A Maciej Wąsik powiedział mi taką mądrą rzecz po tym wystąpieniu opozycji. Mówi, tak, tylko że CBA ściga korupcję też na szczytach. Tam, gdzie ręce policji naprawdę często są za krótkie, żeby dorwać takiego czy innego przestępcę. Ręce za krótkie, a jeżeli już mówimy o ludziach Platformy, jeżeli mówimy o Pawle Wojtuniku, to może poprosimy o krótką wypowiedź byłego już szefa CBA. Ale tam się pojawia takie zdanie, z którym chyba pan się zgodzi, że w naszym kraju brakuje długofalowej strategii rządu w walce z korupcją. Jeżeli chodzi o dokument formalny, to jest fakt. Nie ma strategii... Nie ma jednolitych rozwiązań antykorupcyjnych, prawda? Jednego dokumentu zwartego. Znaczy nie ma od 2011 roku strategii antykorupcyjnej, która jest obecnie przygotowana w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Z tego co wiem, prace nad tą strategią trwają. Ja mam być jednym w przyszłości ze współodpowiedzialnych za jej realizację. I myślę, że jest to podstawowa rzecz dla państwa, żeby korupcją nie zajmowały się tylko poszczególne instytucje, jak CBA, policja, ABW czy prokuratura, ale żeby jednak był to problem o szerszym wydźwięku i podejmowany przez wszystkich urzędników, czy wszystkie osoby, które mogą mieć wpływ na jakość naszego życia społeczno-politycznego, bo również komisja stwierdza, że zauważa pewną akcyjność działań w Polsce. To znaczy, jest skandal. Jak wokół czegoś jest głośno, to wtedy się o korupcji mówi, tak? Tak. I to niewłaściwe podejście. Ja podchodzę do korupcji w sposób policyjny. Dla mnie jest to jedna z patologii i co również zauważa komisja, polityczne traktowanie tego problemu jest niewłaściwym podejściem do korupcji.
Gdyby ktoś z Państwa nie dowierzał, mieliśmy tam taką datę, 2014 rok. I cóż takiego zmieniło się od 2014 roku, że nagle Paweł Wojtunik już porzucił to emplua szeryfa niezłomnego, który tropi przestępczość. Co się takiego stało z Pawłem Wojtunikiem? Pytanie do Marka Pyzy. Przestał być szefem CBA w czasach, kiedy rządziła Platforma Obywatelska. Teraz ten etap wymaga mówienia nieco innych rzeczy. No teraz mówi, że CBA zmieniło swoje oblicze w takiej formie, to jest nie do pomyślenia i tak dalej, i tak dalej. Ale co to znaczy, że zmieniło oblicze? Za tymi słowami nic nie stoi. Miało podobne oblicze w czasach Pawła Wojtunika. No podobno było bardziej profesjonalne, teraz jest polityczne. Aha, tak twierdzi Paweł Wojtunik. A to ciekawe, bo przepraszam, że przerwę na moment, ale jak ja słyszę od pana Wojtunika o jakichś problemach, które są lub nie są zauważalne, to zawsze będę wspominał to, co ujawniliśmy w tygodniku sieci, jak to naprzeciwko kamienicy, w której znaczy w budynku CBA przyjmowano 2 miliony złotych łapówki. Okna tego mieszkania wychodziły na okna gabinetu pana Wojtunika niemalże. Mało tego, to przecież ludzie i szefowie pana Wojtunika w pewnym momencie stwierdzili, że sprawa reprywatyzacji warszawskiej jest sprawą polityczną i nie będziemy tego ruszali. To w końcu jeden z najbliższych współpracowników, były szef stołecznej właśnie delegatury, czy stołecznego biura, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, z mieszkania operacyjnego zrobił sobie dom z Hadzek i jego bezpośredni przełożony, pan Wojtunik, nie miał o tym zielonego pojęcia. I on będzie wtedy, czy dzisiaj opowiadał o jakiejś koncepcji, o jakiej koncepcji na Boga? Zrobiono z CBA w pewnym momencie absolutnie martwą służbą. Służbę, która nie wiadomo czym się zajmowała, tak między nami mówiąc. Bo ani nie szczególnie wykonywała polecenia prokuratur prowadzących dane dochodzenia, ani szczególnie sami niczego nie szukali, może oprócz tytoniu. Ale to też większość CBA się tą sprawą zajmował. Więc ja nie wiem, co pan Wojtunik, jaki chciał tworzyć program i jak ma czelność dzisiaj oceniać służbę, która ma swoje problemy. I tu z Markiem rozmawialiśmy i pewnie Marek jeszcze powie, bo są różne problemy tej służby, ale na Boga żywego nie fakt, że ta służba nic nie robi. Marek został wołany do tablicy, to co z tymi problemami CBA? Zanim o problemach, to ja bym jeszcze na jedną rzecz zwrócił uwagę, bo mówi się, że dziś to jest policja polityczna, tak, jak w psach Pasikowskiego, no tylko dlaczego... Oczywiście między swoich zawsze wbierają. Tak jest. Dlaczego na Boga ta policja polityczna w takim razie tak się urywa z tej smyczy politycznej i co chwilę zatrzymuje kogoś z tego obozu, albo wchodzi do spółek, w których są ludzie mianowani przez polityków z tego obozu. Wspomnieliśmy o Bartłomieju Misiewiczu. Tutaj też warto jeszcze dodać, że tę sprawę CBA prowadziło, sprawę PGZ-u prowadziło w czasie, kiedy ministrem obrony narodowej był jeszcze Antoni Macierewicz, czyli to nie było, jak chcą liberalno-lewicowi publicyści, tak, że dopiero po tym, jak zdymisjonowano Macierewicza, to wtedy dopiero służby się odważyły capnąć jego protegowanego. No nie, ale ja sobie wypisałem kilka innych spraw, które CBA prowadziło po 2015 roku i chociażby chodzi o spółki poza PGZ-em. My znamy tylko wierzchołek Góry Lodowej. Jakbyśmy się ładnie uśmiechnęli do pana rzecznika, to może nam coś powie więcej. Ale sprawa zakładów w Policach, Azotów, PIT Radwar, PKP, BOR, Tauron, PGE, kontrole, pytanie, jak one się pokończyły wszystkie, w Inspektoracie Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej, KGHM, Lotosu, Orlenu, tam chodziło o wydawanie pieniędzy na cele marketingowe. No skoro jest tak wspaniale, zajmowało się CBA, to co z tymi błędami? Dlaczego mówimy o błędach? Zanim przejdziemy jeszcze do pana rzecznika. Ale jakich błędach? Nie, no nie tyle błędach, co przy różnych problemach tej służby, polegających chociażby na tym, że ciągle jest za mało ludzi, ciągle jest za mało pieniędzy, bo to ciągle słyszymy. A ciągle jest sytuacja taka, że CBA znajduje się w budynku, w którym moim zdaniem absolutnie nie powinien funkcjonować, powinien być już ale nowy. Ale budżet został zwiększony o kilkadziesiąt milionów, ale oczywiście, że do 2018 oczywiście, że został zwiększony i chwała za to, ale potrzeba po prostu więcej pieniędzy. Ja dzisiaj uważam, że dzisiaj Centralne Biuro Antykorupcyjne w moim przekonaniu działa dużo dynamiczniej niż Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No ale to nie temat na ten program. Natomiast generalnie widać. Ja też znam kilka osób z CBA, znam kilku funkcjonariuszy, którzy naprawdę widać nieprawdopodobne zaangażowanie w swoją robotę. To nie są ludzie, którzy opowiadają o swojej pracy przy obiedzie czy przy piwie, ale widać takie totalne spięcie. Jak oni coś tam już powiedzą, to widać, im się chce. A ja pamiętam schyłek poprzedniej ekipy rządzącej, jak bywałem w ABW, jak bywałem też w CBA i widziałem kompletny marazm.
mnóstwo funkcjonariuszy mówiło wprost, nie dają nam robić. Nie mamy czym, nie mamy jak, nie mamy gdzie i tak dalej. No to się bardzo zmieniło, ale jeszcze raz powtarzam, ciągle tych pieniędzy i środków jest za mało. To co wreszcie z tymi problemami Centralnego Biura Antykorupcyjnego? Jest za mało pieniędzy, no słyszymy o tym zwiększonym budżecie, no ale chyba dalej jakieś bolączki trapią. Biuro. Bolączki, jeżeli są, a tu prawdą jest, że CBA potrzebuje nowych pomieszczeń, nowego budynku, nowej siedziby, czy rzeczywiście prowadzi akcję rekrutacyjną, to są problemy, które są obiektywne i tutaj wiem, że trwają działania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb i prowadzona jest akcja rekrutacyjna i prowadzone są starania o pozyskanie nowych lokalizacji, nowej siedziby dla CBA. Tutaj na ten moment nie mam informacji szczegółowych do przekazania państwu, natomiast to są obiektywne trudności, zresztą wskazywane między innymi w sprawozdaniach jawnych CBA, które można znaleźć na stronie biura. Natomiast na pewno CBA prowadzi bardzo ożywioną i aktualną działalność, która jest obliczona nie tylko na wykrywanie przestępstw, które miały miejsce w latach poprzednich, ale również związane są z bieżącą ochroną różnych spółek, które między innymi wymienił Marek. To są te spółki, które muszą być poddane kontroli i ochronie takiej instytucji, jaką jest CBA. Te działania nie są tak spektakularne i nie zawsze kończą się zatrzymaniami. Często są to działania, które mają na celu po prostu wymuszenie czy wytworzenie. I czym się kończą te działania? Często te działania kończą się decyzjami związanymi z polityką kadrową w danych spółkach, czy z pewnymi decyzjami strategicznymi związanymi z zarządzaniem spółkami na szczeblu państwowym. Pamiętajmy, że w jakiś czas temu minister koordynator zlecił taki duży przegląd różnych umów, które w poprzednich latach były zawierane w spółkach Skarbu Państwa. Te dane pozyskane przez CBA w rezultacie powodowały wytworzenie szeregu raportów, które trafiły do ówczesnej premier Beaty Szydło, były podstawą do podejmowania przez nią odpowiednich decyzji kadrowych i strukturalnych. I to działanie, które CBA ma wpisane w swoją misję, jest działaniem realizowanym na bieżąco i o tych działaniach często nie mówimy publicznie, ale one są prowadzone. Te działania są prowadzone, a czy ciebie, Marku, jako dziennikarza zajmującego się tymi tematami, te odpowiedzi, które nam przedstawia pan rzecznik, są satysfakcjonujące? Czy rzeczywiście jest tak, że pewne działania oczywiście, nie przedostają się do mediów, ale coś rzeczywiście jest prowadzone i możemy być jako obywatele spokojni o los tych spółek, o kontrole, które są tam przeprowadzane? Więc tak, odpowiedzi oczywiście nie są satysfakcjonujące, bo Stanisław Żaryn, kiedy jest rzecznikiem prasowym ministra koordynatora, już musi inaczej ubierać słowa, ale to jest jakby zrozumiałe, nie wszystko może powiedzieć, zwłaszcza pracując na takim odcinku. My chcielibyśmy oczywiście... A my zawsze chcemy więcej, prawda? Pewnie, że i zawsze nam wolno więcej. Chcemy więcej, zawsze też uważamy, że nasi widzowie mają prawo wiedzieć więcej, dlatego gdzieś tam drapiemy, żeby dowiedzieć się szczegółów spraw. CBA jest o tyle specyficzna sytuacja, że ja mam akurat spore zaufanie do tej instytucji. Podpisałbym się pod tym, co mówił parę minut temu Wojtek, że trochę inaczej jest w przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Gdybyśmy rozmawiali na temat tej służby, to myślę, że parę ciekawych rzeczy też mielibyśmy do powiedzenia i do pytania pana rzecznika o to, jak działają chociażby w sprawie Amber Gold, jak działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Natomiast jeśli CBA coś robi, to ja podskórnie wierzę, że ta robota idzie w dobrą stronę. Oczywiście nie ślepo, bo wszystkich trzeba sprawdzać naturalnie, weryfikować informacje, weryfikować działania państwowych służb. Natomiast myślę, że CBA również z tego powodu cieszy się tak dużym zaufaniem społecznym, bo jeśli popatrzymy przecież na badania, to jest, dobrze mówię, poza strażą pożarną, służba, nie mówię o służbach specjalnych, ale służba państwowa ciesząca się największym zaufaniem Polaków. Na pewno wydaje wysoki, się, że wciąż te badania tak wyglądają. Natomiast i kończąc,
są raporty, chciałbym, żebyśmy trochę z tych raportów poznali. Oczywiście, że tak, żeby one nie były tylko tajne dla prezesa służb, czy dla ministra nadzorującego daną spółkę, ale żebyśmy się dowiedzieli, co w tej spółce nie tak funkcjonowało. I na pewno o to będziemy dopytywać już w trzeciej odsłonie. Tymczasem kończymy drugą odsłonę tegoż programu. Gośćmi w niej byli Wojciech Biedroń, Stanisław Żaryn i Marek Pyza. Drodzy widzowie, zostańcie z nami po krótkiej przerwie. Do zobaczenia.